Witam wszystkich. Witam serdecznie. Tutaj tak jakoś no, głosy krytyki były, że tutaj z jednej strony się podoba, że brakuje partii Kaczaroczek kosi w sieci, ale że się powstarzałem. Tu Maciuś mówi, że mały Maciuś, że daje tylko jakieś starocie, a duży Maciuś mówi, że już nie umiem liczyć wariantów, a Kacperek mówi, że ja tu bym chciał jakąś partię ciekawą, to jakieś dłużyzny, a Krzysio narzeka, że same końcówki, a że gram na Jasio, Krzysio, że na 5 minut, Krzysio, nie Jasio, a z kolei Bartoszek chciałby, no żebym coś, no jakąś taką ładną, a tak na króla przeprowadzi, nie takie to. No to tak. Postanowiłem, no wziąłem taką partię, grałem tak całkiem dawno. 16 września, dzisiaj mamy 24, czyli sprzed 8 dni. Sprzed 8 dni taką partię grałem z przeciwnikiem panem Nowo, można ją znaleźć. W turnieju tematycznym na 3 minuty. No na 3 minuty, no to co człowiek może policzyć na 3 minuty? Na 3 minuty to człowiek może co najwyżej się spocić. Więc gramy taką partię w obronie Niemcowicza. Trafił mi się biały przeciwnik. Dobrze gra. Mam z nim dobry bilans, ale dobrze gra. Wariant Rubinsteina. Wariant Rubinsteina. Zroszował. I teraz niektórzy grywają goniec D3, skoczek E2. Niektórzy grywają szybkie skoczek E2, żeby na C3 odbić koniusiem, potem G3. Goniec G2 biją, no może pokażę. Może pokażę, jak to chłopaki grają. Grają tak. Jak tak. 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 Potem tego pionka atakują ze wszech stron. Ale żeby zachować wielość planów, goniec F3. Jesteśmy przygotowani na B6, na C5. Tu przypominam, że dałem kompletny wykład, jak grać obronę Niemcowicza czarnymi. D5. No to posunięcie rozwiązuje problem wymiany na C3, bo pionka pozbędę się zdublowanych pionów, więc ja lubię, jak mi tak grają. Tu, o, przeciwko Karłanie, nasz super, to chciał, żeby pokazać partię naszych zawodników i w internecie. Proszę, Jasiu, Krzysiu, Dudusiu grał A3. To pokazuje, Jasiu, Krzysiu, Dudusiu gra czarnymi, gra Fabian Caruana. Fabiano Caruana, czy jak on tam się nazywa. I proszę, F3, plan botwinnika jedzie. Fantastyczny ruch wieża A2. Koniec na F5. Wieża na E2 wspiera E4, proszę bardzo. I ma klasyczną przewagę parę gońców nasz zawodnik. I będzie atakował króla. O, a teraz dla odmiany na lewym skrzydle poszedł. I trzepnął konia i ma praktycznie piona więcej. Tamte dwa są takie warte jak jeden. I zrealizował plan botwinnika. Doszedł do E4 i ma klasyczne centrum, nasz Jasiu, Krzysiu, Dudusiu, proszę bardzo, jak pięknie gra. Aż się miło patrzy na dobrze wyszkolonego zawodnika, tutaj naprawdę skoczek E4, ale proszę bardzo, atakujemy i buch. I buch. I pan Szachuś. I tu też. I wymienił. I nie chce grać wieżówki. I nie dał sobie dać mata. I proszę, i pion poszedł. Mówiłem tu, że ten pion nie ma znaczenia, te zdwojone. I pion poszedł na czarne. I król. I pion. I nie mam dalszego ciągu, ale mam napisane, że białe wygrały, więc spełniłem marzenie tutaj partii Jasia, Krzysia, Dudusia i on tu grał w tej pozycji A3. Elastyczne, można grać skoczek G2. Można grać i skoczek F3. Można i tak.
No i tu niektórzy grają skoczek BD7. Przechodzą do takiej struktury, do całkiem dobrej struktury przechodzą. Niektórzy grają C5, sporo partii po C5 zagrałem. Niektórzy grają C5. Przeciwnik zagrał B6. No to jest dobre. Kto oglądał moje filmy, wie, że to jest dobre. No, goniec chce mi uciec, zabieram parę gońców. Zabieram czarnopolowego gońca. Zdejmuję z szachownicy przeciwnikowi czarnopolowego gońca. Proszę to zapamiętać. Proszę to zapamiętać. A tu... na zieloniutki chłopaczek siedzi. Widać go? Widać go. To on wygra partię. Nie wolno oddawać czarnopolowego gońca. Tu Tomaszewski grał. Tomaszewski w turnieju Eofrotu grał. No, jest wybitnym znawcą tych struktur Władimicowicza, obrony hetmańsko-indyjskiej, reprezentant, nawet mistrzem Związku Rosji był. Goniec A6 po CD5. To oczywiście dostał wyrównanie z Aleksandrowem. A tu przeciwnik spokojny, goniec B7, on się takimi nie przyjmuje, goniec B7. No to zawsze jak uczę szachów, a mam uczniów, mówię najpierw zroszować, tak jak Olbrzych Duras, roszadę, bo przeciwnik wie, że ją zrobimy. Jak skoro wie, to przewiduje ten ruch, a teraz nie wie przeciwnik, co zrobimy. Skoczek BD7. Tu jest znowu kolejna partia. Grały całe mnóstwo zawodników, juniorów, seniorów, nawet kobiety. Skoczek D2. No przecież nie będę grał skoczek D2. Ale grali też taki o... z Austrii Marcin grał hetman C2. Miejsce hetmana jest na E2. Więc póki co, przede wszystkim, co mają białe? Białe mają, może to nie wszyscy widzą, ja pokażę. Białe mają dwa gońce, a czarne mają jednego gońca. Oznacza to, że białe gońce lubią przestrzeń. Trzeba im tę przestrzeń tworzyć. Póki to co ten, który ma wygrać partię, śpi i się smuci. Śpi i się smuci. Śpi i się smuci. Proszę bardzo, co jest najbardziej istotnym elementem pozycji? Czas start. A ja sobie zamieszam kawkę. Zamieszam sobie kawkę. Co jest najbardziej istotnym elementem pozycji? Przypominam, że partia grana była od tej pozycji. Ta pozycja stała, białe zatrzymały. Istotnym elementem pozycji jest to, że białe nie mają piona B. On poszedł do centrum. To jest istota pozycji. Mają w centrum jednego pionka. Gońcom trzeba oczyścić drogę. To oczyszczamy. No i tu szachiści grali. Ilieska z Cordoba grywał. Bardzo silny zawodnik, uczestnik tych turniejów silnych w Hiszpanii. Tam paru innych. Hetman C2. Niektórzy goniec G2. Nie ma czasu na subtelności. Łapiemy byka za rogi, gramy C4. Musimy odblokować piona D. Piona D, żeby nasz gończyk strzelał na G7. Widzimy, że pole G7, jest czarne. Jest to ostatni pion przy królu, który stoi na czarnym polu. Jest to nasz wróg numer 1. Całą partię oddał, tam zwracałem uwagę, że trzy ruchy wcześniej czarne oddały czarnopolowego gońca, a my wygramy na tym C5. Czy to jest dobre? A. Czarne łapią kontrę. B. Czarne mają lepszą pozycję, otwierają. C. Nie ma to znaczenia. Nos mnie swędzi, chyba się z kimś pokłócę. Dyrektor techniczny nam się nerwowo kręci. Chce mnie wysłać ze śmieciami, żebym odkurzył. To się bronię przed tym.
Wiadomo, sobota. Odpowiedź. Jest to korzystne dla białych, bo muszą otworzyć pozycję. Co teraz? Artiom Timofiejew. Bardzo silny szachista rosyjski. Grał w tej pozycji goniec B2. I te gońce mu się rozhulały, ale nie była partia. A my chcemy romantyczną. Trzeba połączyć wieże, a hetmana ustawić przed gońcem. Hetman ma stanąć przed gońcem, bo będzie też strzelał na H7. Hetman E2. Oczywiście oczyszczenie tych czterech pionów jest korzystne dla białych, bo skoczki czarne nie mają punktów oparcia w centrum. No ten jeden na C5 może będzie miał. I teraz uwaga. Dawno, dawno temu w partii Szabo, Laszlo Szabo, bardzo niezwykłej siły węgierski szachista, on tu grał białymi tę pozycję, czyli widzimy, że póki co gram jak Szabo. Parę dobrych pozycji. Czarne grały wieża E8, a tu CD4. Oczywiście bijemy konisiem. Bijemy konisiem, bo otwieramy hetmana, a konisz będzie szedł o tu. On se pójdzie tu, a stąd może z tu skoczyć. Może tu się zaofiarować. Tu. A w niektórych wariantach i tu. No co piękne pole dla konisia to na F5. Goniec szedł na złą drogę. I DC4. I tu uwaga. Kto wymienia, ten traci. Czarne zbiły na C3. Straciły czarnopolowego gońca. Wybiły na D4. Postawiły białe figury do centruma. I teraz gońce hulają. I co ciekawe, gdzie to jest? Przekątna jest pusta. Goniec tu wejdzie. Koniś E5. Oczywiście goniec jest bardzo ważny i nie chcemy, żeby wchodził na C4, a gońca musimy ustawić przed hetmanem, znaczy za hetmanem. Hetman ma być przed gońcem, by notokować punkt F7. Idziemy na B3. Można było iść na A2. Różnica jest taka, że stąd goniec kryje pole C2. I co ma bardzo istotne znaczenie, bo czarna wieża nie będzie miała wpadu. Także tu zdania naukowców są podzielone. Wieża C8. No, bardzo dobry ruch. Goniec B2. No i tu stoimy. Tu mądry Polak po szkodzie proponował wymianę gońców. Po wieża FD1. No ten goniec jest olbrzymiej siły, olbrzymiej siły. Nikt nie wiedział, że gońce wygrają. To jest tak, jak się ktoś powie, że jak ktoś wie, że gońce wygrają partię, to je wymieni. Koniec C6. I oczywiście nie będziemy upraszczać pozycji. Nie skorzystamy. Mogliśmy zagrać wieżę D1. Która wieża na D1? Otóż to jest pytanie. Koniś idzie na F5. I teraz mam już niewymuszoną groźbę. Tu trzepnąć, skoczyć hetmanem. Koniś będzie związany. Dać matę. Ja te maty będę się pokazywał parę razy. Póki co, gdzie my tu jesteśmy? Aha. Tu w zasadzie czarne są na rozdrożu. Na skoczek E4 niezwykłej siły posunięciem jest hetman E4, G4. I co teraz? Grozi Maciuś. Nie ma ruchu hetman F6. Wisi koniś. W zasadzie nie wiadomo co. W zasadzie no... Niby, że zbijemy, ale tu koniś też daje Maciusia. Także ruch skoczek A4 nie był dobry. No zobaczmy, co by było na hetman D7. Na hetman D7 wybór mamy wielki.
można zbić na G7, tak jak planowaliśmy. O tego właśnie, co ciekawe, uczyliśmy tego się chyba w sierpniu czy w lipcu. W lipcu i w sierpniu, nie, w sierpniu była krótka przerwa. W lipcu uczyliśmy się ofiary na G7 właśnie w taki sposób, w czasie piątkowych, niskobudżetowych zajęć przez Skype'a z taktyki. Taktyki, teoria kombinacji, liczenie wariantów, atak na króla, motywy kombinacyjne, idee. Wtrącamy wieża D5 i po F4 podziękowanie. Podziękowanie, pomijając wszystko, pozycja czarnych jest wysypana. Grozi wieża G5. Grozi wieża D6. Grozi goniec C2. No grozi i grozi. Natomiast jeżeli tu można zagrać też E4, hetman F3 i czarny się może poddać. I obroną jeszcze była dopuszczalną, powiedzmy, hetman C7. Na hetman C7 można zaofiarować konisia. Tak przygotowałem ofiarę konisia. Jeżeli król H8, to tu pan Maciuś. Przypominam, że partia grana była na minuty 3. Na minuty 3. Czyli tu skoczek G7, ale też dobre było goniec F6. No, przykładowo bicie. Pan Szachuś i pan Maciuś. Także w pozycji na diagramie już miałem przygotowaną ofiarę z wyskokiem hetmana. Przeciwnik, żeby nie było tych wyskoków, zagrał król H8. Przypominam, tu miałem 1,5 minuty na zegarze. No to o tych, co mnie tu pytali, Krzysio czy Kacper, jak to się te warianty liczy. Jak się warianty liczy. I to znowu. I tu miałem problem. Rozterki miałem. Widzę, że to wygrywa. No jeśli tu, to tu, tu, tu i tu. A jeżeli król H8, to tu. Więc tu widziałem, że skoczek G7, ale pomyślałem, że przyda mi się wieża, która. I tu bardzo ciekawe jest. Gońce, o tu jest przewaga gońca na B3, kryją te pola. Czarna wieża tu nie wpadnie. Więc ta wieża nie przyda nam się ani tu, ani tu, ani tu. A tam wbrew pozorom przyda nam się na linii F. Ona wejdzie do gry na linii F. Widać, jakie miałem głębokie spojrzenie strategiczne. Strategiczne miałem. Król H8, więc najpierw wieża ta. No, hetman musi odejść, wielkiego wyboru nie ma. I teraz dróg do wygranej jest wiele. Na przykład wygrywało wieża D6. I podziękowanie, wieży bić nie można, skoczek nie ma gdzie odejść, grożą straszne rzeczy. Ale tamtego nie byłem pewien w liczeniu, bo tak jak mówię, czasu mało, zostało mi minuta 20 czy 15, to można sprawdzić. A jak można sprawdzić, to proszę to zrobić. Tak jak mówię, czerwiec, lipiec, uczyliśmy ofiary na G7, Tu jeszcze raz pokazuję, jak ten goniec strzela. Jak ten goniec strzela. Jak ten goniec strzela. Olbrzymiej siły. To jest w obronie Niemcowicza. Czarne oddały tu na C3. Oddały na C3. Koniec bije G7. Wydawałoby się, że trzeba wziąć, no to, ale to się łatwo liczy. Takie bicie. Pan Szachuś, koniec jest związany, nie może bić. Król nie może iść do rogu, bo jest pan Maciuś. I tu do wyboru są dwa maty. Taki. Prawda, że tam Maciuś wcale go nie widać? Albo taki.
przeciwnik policzył i znalazł najlepszą obronę, skoczek E5. I proszę bardzo, wszystko wiemy, kombinujemy jak kaczoreczek w sieci. Hop. Tu po prostu dam taką wskazówkę dla youtuberów, młodych demokratów, że przy 3 minutach najlepszy jest fryc. Ja tu włączyłem fryca, bo fryc szybciej liczy. Stockfishem byśmy tego nie policzyli. Stockfishem nie, już nie mówiąc o jakiejś innej rybie. W zasadzie, jak to się mówi, czarny zrobił przeciwko grze czarnopolowej. Stawiamy barierę pionkową na polach koloru gońca. Tu nie, to bez znaczenia. Tu czarny zrobiły barierę skoczkową. Dlatego tu pierwszy ruch, który miałem zrobić, był prosty. Pierwszy ruch był prosty. F4. Zresztą to lewym okiem widziałem, co mi Fryc pokazuje. I Fryc właśnie mówił tak: graj F4. Co prawda, dobrze też jest mieć po prawej stronie hiarka, tak żeby dobrze siedzieć. Kobietom łatwiej, bo kobiety mają szersze pole widzenia. To chcę powiedzieć, że o ile dobrze pamiętam, żeby teren dookoła obejrzeć, to wystarczą 3 kobiety, a mężczyzn trzeba aż 5, bo one mają szersze pole widzenia. To jest bardzo zbadane naukowo. Mężczyzn 4 nie starczy, tam brakuje, tam jakiś nieduży kąt brakuje, trzeba wziąć 5 mężczyznę. F4. I Hjarks pokazuje, że to jest dobre. No i co teraz? No jeżeli hetman C6, to Fe i E6, taki ruch tu. Proszę bardzo, otwieramy przekątną. I wygrywamy. Tu jest ciekawostka. Jeszcze przyjrzyjmy się, co robi ruch F4. F4 ruch jeszcze powoduje, że hetman broni przed matem, więc tych dwóch nie da mata. Tych dwóch nie da mata. Obrona pola G2 jest bardzo istotna. Tego prowadzi ruch F4 i widzimy, że wieża wchodzi do gry. Partia grana była na 3 minuty, zresztą komentowałem. Jak się komentuje, to łatwiej jest grać, bo człowiek mówi, co myśli, a jak mówi, co myśli, to słyszy swoje myśli i może je kontrolować. Najlepszy ruch przeciwnik gra, wieża G8. I teraz znowu jesteśmy na rozdrożu, ponieważ do wygranej jest ruch wiele, a kiedy wygranych jest wiele, nie wiadomo, którą wybrać. Goniec E5. Goniec E5. Na hetman C6 wygrywa wieża D6. Tu widać zaletę ruchu F4, bo jest broniony. I pada koniś, i ten koniś pada, i to jest szlus. Jak to mówią, no gdzieś odejdzie, no odejdzie, no nawet jak odejdzie, gdzie on odejdzie? Gdzie on odejdzie? No tu. Teraz dla odmiany F4 broni. To jest tu, tu, tu. Tu, 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 tu i tu. Widzicie, jak te warianty. Fryc ma taki czytelny interfejs i najszybciej liczy Fryc. Więc tutaj hetman C6 nie. Wieża G7, no to przygotowałem. Goniec bije F6. Jeżeli wieża CG8, najprościej w świecie wygrywa wieża F2, liczymy materiał, mamy gońca i pionę więcej, można dalej nie liczyć. Hetman C6 na Maciusia, pan Szachuś.
Hetman G4 i podziękowanie. Podziękowanie. Hetman broni przed matem. Wieża więcej jest. Więc tutaj w tej pozycji goniec bije 5, wygrywał. Ale w szachy gramy strategicznie. Po tym ruchu otwiera się wieża, wchodzi do gry. Wieża wchodzi do gry. Ten goniec zaraz wejdzie do gry. No i ten. Coś nieprawdopodobnego. Idealna koordynacja. Póki co wieża D1 też gra w niektórych wariantach. Jak tutaj się na D8 ofiarowuje, odciąga hetmana. Przeciwnik wieża G7. I teraz znowu jesteśmy na rozdrożu. Obiektywnie najlepszy. Fritz mi pokazywał tu, jak grałem, że E6, ale to taki ruch. I tu jest bardzo uważna zasada dla youtuberów. Mimo że to jest ruch, tak jak Fritz pokazujesz, najlepszy to jest ruch nieludzki. Powiedzą, że gramy nieludzko. Przykładowo po F6, goniec bije F6, goniec D5, no musiał zasłonić. Wieża D5. I z gońcem więcej wygramy, a nawet z wieżą. Jeżeli król G8, to znowu wieża F2 i to wystarcza. Nie można bić na E6, nic nie można. Wieża bije G2. Hetman bije G2. To oddanie hetmana na G2 sam widziałem, nie musiałem potrzebować pomocy Fryca. Goniec bije F6. Wieża na siódemkę. Coś pięknego. I nie bijemy hetmana. Tiu. I mat. Więc posunięcie E6 wygrywało. Ale ponieważ te dwa gońce muszą grać, druga linia cheatera, wieża F6. Druga linia cheatera, wieża F6. Teraz na goniec G2. Fritz mi pokazywał tiu. To bardzo ważna rzecz. Jak gramy, nie możemy mieć po jednym ruchu, tylko no po jednym ruchu to taki Fritz szybciej liczy, ale lepiej, żebyśmy byli gotowi, bo tego czasu mało. O! Zasłona przed szachem i wisi... O! Wziął hetmana. I my wzięliśmy hetmana. I ten biedny musi oddać hetmana, bo grozi wieża G6. Jeżeli myślicie, że go chroni przed matem goniec D1, nie ma obrony przed matem na G7, wieża C8, H5 nie pomaga, a goniec G4, taka przesłona, też nie pomaga, mamy tak wieżę i gońca więcej, także w tej pozycji goniec G2 widzieliśmy, że nie wygrywa, przeciwnik zbił wieżą. No, na to miałem przygotowane. Hetman bije G2. Hetman bije G2. I znowu jesteśmy na rozdrożu. Bez pomocy komputera sobie nie poradzimy. Człowiek może zagrać wieża F7 i wygra. Hetman bije F7, niedobre. Pan Maciuś. Trzeba oddać wieżę. Niespodziewanie. Więc H6. No na H6. E6 nie bierzemy hetmana. Bierzemy. I E7. I dorabiamy nowego. I mamy całe mnóstwo więcej. Że widzimy. Ja wybrałem posunięcie E6. Bo piękno szachowe. Każe nam, żeby te dwa gońce strzelały stąd. Że nie mamy hetmana. Wracam wam uwagę, kochani. Nie mamy hetmana. I ofiarujemy jeszcze piona. Nie mamy hetmana. Trochę smutno, że ta wieża z D1 nie gra. Ona by chciała... Ona wcale nie jest taka niepotrzebna, bo ona w niektórych wariantach tu odciąga hetmana albo wieżę. W niektórych wariantach odciąga. No więc E6. I co biedny ma zrobić? Co biedny ma zrobić? Król G7.
wieża F7, król G6, wieża C7. No i tak mamy przewagę pary gońców, powiedziała pani, no wiadomo. Przewagę, mamy dwa gońce więcej, przewagę pary gońców. Goniec D5. Możemy bić gońca, możemy zbić, pan szachuś. Możemy zbić. I znowu mamy przewagę pary gońców. I wreszcie po hetman C3 no, zasłaniamy przekątną. Można zbić gońca, można zbić na F7. Nie wiadomo, gdzie lepiej. W partii nastąpiło wieża G8. No i teraz było łatwo. Wieża F7. No i tu niestety no, nie spojrzałem na Fryca. Fryc mnie wyraźnie mówił. Daj Maciusia, Maciuś jest. Wieża jest związana. Wieża jest związana. Dobre też jest wieża C7. A ja zagrałem wieża G7. Zbił i dałem Maciusia. Jak się Państwu ta partia podoba, przypominam, grana na 3 minuty. 3 minuty. Czysta taktyczna, odkąd białe, to znaczy odkąd białe, no. Pokażę od początku, no bo to trzeba pokazać. Maciuś musi dwa razy zobaczyć, albo Maciusiu trzy razy obejrzy, proszę. Obrona Niemcowicza. Tu się nie boimy bicia na C3. O! Oddaję czarnopolowego gońca. Ot tak sobie nie bardzo widać za co. Nie bardzo widać za co. A ten goniec tu tak se stoi. Zasiada. Mamy parę gońców. Musimy stawiać pionki na białych, a przede wszystkim troszkę wymienić. Tam zapomniałem powiedzieć, ale teraz to powiem jeszcze raz. O! Czarne nie mają pionka na E, a białe na B. Czyli białe mają w centrum jednego piona więcej. No i tu goniec strzela. O, otwieramy. C4. Łączymy wieżę. Bijemy konikiem, żeby tu wszedł. Tu konik chce wejść. No gońca nie oddajemy, bo ten goniec, jak widzimy, strzela do końca partii, broni pola C2. Teraz widzimy, jak broni pola C2. Wieża nie może wpaść czarna na C2. Dwa gońce strzelają w króla, ten na czarnopolach i koń idzie w tę stronę. Już grozi huknięcie na G7. Tak jak mówię, czerwiec, lipiec uczyliśmy się ofiary na punkcie G7. I tu widać, że wieża nie ma po co iść na C1. Idzie na D1, a wydaje się, że ta wieża nie będzie grała. Ale ta wieża zagrała i to jeszcze jak? No to taka... Przewidywanie. O proszę. O proszę, jak ten goniec strzela na F6, na G7 i na... I huknął mu puzonem. Bariera pionkowa na czarnych polach nie istnieje. Jest bariera skoczkowa. To skoczki. I proszę. Hetman broni przed matem na G2, broni punktu G2, a wieża F1 się troszeczkę otworzyła. A wieża już, proszę, jak się otworzyła. Wieża F1 weszła do gry, nie wykonując posunięcia. Wieża strzela wzdłuż linii F, no i gońce walą tam wzdłuż tych dwóch przekątnych. Pion H7 odgrywa ważną rolę, blokuje czarnego króla w narożniku. I tu można E6, ale by mnie posądzali, nie można tak bezczelnie korzystać z Fryca. Trzeba robić ruchy z drugiej, z trzeciej linii. Jeżeli mamy plus 15, plus 13, plus 12, to jak weźmiemy plus 13, plus 12, to się nie uczepią, że gramy z Fryca. Proszę dalej. Wieża F6. Wieża G2. Przygotowana ofiara hetmana. To nie przypadek, to było przygotowane. I proszę. I tu do wygranej różne gońce strzelają. Może gońce strzelają. Może ja nie pokazałem tego, jeszcze raz pokażę. Gońce strzelają. Gońce strzelają. I wieża strzela. No ta też. Ona nie od... O.
I proszę, odsłonięty, atak z odsłony. Tu nie, mata nie dałem, bo trzeba udawać, że nie potrafimy. No teraz przyznam się, trzeba udawać, że nie potrafimy dać mata w jednym ruchu. No to, że nie gramy programem, no. A tu widziałem. No dobra. To się cieszę. Myślę, że się może Wam Państwu spodobać ta partyjka. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze.